W starostwie powiatowym w Kole miało miejsce podpisanie umowy na wspólną inwestycję, jaką jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kościelec-Gąsiorów. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na podpisaniu kolejnej ważnej inwestycji dla powiatu kolskiego, ale i dla gminy Kościelec. Droga Kościelec-Gąsiorów, blisko 800 metrów długości, droga w nowej nawierzchni bitumicznej z parkingiem przy cmentarzu, nowym chodnikiem. Całość inwestycji to blisko 2 miliony 100 tysięcy złotych, współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 800 tysięcy. Pozostała kwota jest to nasz wspólny udział gminy Kościelec i powiatu kolskiego. To jest blisko 1 300 tysięcy złotych, blisko 800 tysięcy powiat, ponad 500 tysięcy gmina Kościelec. Wykonawstwo tej firmy realizuje firma Stella, pana Konrada Marka, sprawdzony już wykonawca, wielokrotnie realizujący inwestycje dla powiatu, ale i dla gmin na terenie powiatu kolskiego. Dlatego jesteśmy przekonani, że ta inwestycja pójdzie sprawnie, szybko i przede wszystkim z korzyścią dla naszych mieszkańców, którzy będą z tej części powiatu, z gminy Kościelec skorzystali, a jak słyszę od pana wójta, jest to miejsce wyjątkowo często aktywne w ruchu drogowym i w ruchu pieszym, chociażby też ze względu na cmentarz w pobliskości tej drogi. Panie starosto, szanowni państwo, ja chciałbym złożyć tutaj ogromne podziękowania na ręce pana starosty. Proszę przekazać wszystkim radnym. Jeżeli chodzi o nasze cele, wspólne inwestycje z powiatem, to trzeba powiedzieć, że w tym okresie tej kadencji zostały one przez nas zrealizowane, za co bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że ta współpraca w dalszym ciągu będzie trwała i będziemy po prostu wspólnie inwestować w drogi, które są bardzo ważne dla naszego społeczeństwa. Wspomniał już pan starosta, że ta droga jest naprawdę bardzo istotna, bardzo ważna ze względu na to, że nie tylko mieszkańcy Kościelca będą korzystali z tej drogi, a wiadomo, że najczęściej tak jest, że nie tylko dani mieszkańcy korzystają, z tym, że bardzo licznie będą korzystali tutaj mieszkańcy Gąsiorowa, Trzęśniewa, Tur, Waków, także no i nie tylko, bo ta droga leży przy cmentarzu, więc również inne miejscowości należące do parafii Kościelec też będą oczywiście korzystały z przebudowy tej drogi. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu starostom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy wszystkim Państwu, bo to wszyscy mieliśmy tutaj wkład w tą całą inwestycję. No i myślę, że już czas przyszedł na to, żebyśmy złożyli podpisy i niech się historia dzieje. Dziękuję. Przebudowa drogi od marketu w kierunku Gąsiorowa znacząco poprawi bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym oraz zwiększy ilość i jakość miejsc parkingowych przy cmentarzu parafialnym w Kościelcu. Z informacji, jaką uzyskaliśmy od wykonawcy, prezesa firmy Stella Konrada Marka, prace na rzeczonej inwestycji rozpoczną się w sierpniu, a planowane zakończenie robót przewidziane jest na koniec listopada.